No dobra. Marta idzie z rzeczami do czyszczenia. Mop, zmiotka i takie inne. Kobieta pracująca. Wszystko żeśmy zaczęli zrywać, żeby wyczyścić. Trochę jest roboty, ale się opłaci. Jeszcze parę plastikowych elementów jest do ściągnięcia. I safe trzeba wyciągnąć, bo trzeba zobaczyć, co jest z tyłu. I trzeba zaplanować, jakby to odizolujemy. No. Kondukt do safe'u nie znamy. Chyba nie poznamy. Po prostu będzie taką ozdobą w naszym autku. Ale bardzo duże jest to miejsce. Schowek i to możliwe, że ciuchy sobie nie będziemy trzymać. Zobaczcie, w wannie jest 1,55 m. I Marta stoi, o, teraz. Ja muszę trochę głowę schylić. Dla mnie no, Marta może to salto robić. No nie, jak przyjdzie izolacja i dach, no trochę i to zawsze. To troszeczkę się umniejszy, ale myślę, że i tak będzie. Ma ludziska. Ten filmik taki rozwalony jest, bo ja go sklejam z różnych dni, więc to nie, może nie wiem, w jednym filmiku będę już miał zgoloną brodę, a długie dredy. Nie, nic, żartuję sobie. Zaczęliśmy ocieplanie, czyli w miejsce wywanie, gdzie jeszcze gdzie nie kładziemy tych wygłuszeń reflekcyjnych, wciskamy watę. Watę, no to jest zrecyklingowana plastikowa butelka, 18,60 kosztuje, to mamy takie dwie rolki na razie, zobaczymy co z tego wyjdzie. I zakupiliśmy nasz sufit, ale to zobaczycie kiedy indziej. No dobra, to dzień dobry znowu, okej. Okay. Tu jest już następny dzień, kiedy zaczęliśmy działać, w sensie wygłuszyliśmy auto wczoraj, więc żeście widzieli to przed chwilą. Przejechałem się samochodem, ale już nic nie nagrywałem. Naprawdę jest różnica. Nie jest wygłuszony, jest pocieplony tą zrecyklingowaną watą, którą można dostać w B&Q za 18,50. Dzisiaj zajmujemy się tym nieszczęściem, czyli wymontowuję safe. A później będę miał elektryczną piłę, tego rozetnę, bo nie mam klucza ani kodu. Tak wygląda ta wata. Niech ja to śluko sięgnę. Wygląda ta wata, można rwać. Jest bardzo, bardzo łatwo się układa w każde szczeliny. Dwie takie rolki, póki co żeśmy zużyli. W te puste miejsca, z tym, gdzie są te dziury, będziemy dawać wygłuszenie. Czyli tą taką srebrną, samoprzylepną taśmy, pady takie, ok. Jak się zastanawiacie, po co nam to jest potrzebne, to Marty znajoma też ma campervana i oni użyli tego na wykończenie dachu od środka. Oczywiście będzie tam wygłuszony i ocieplony, ale bardzo podoba mi się efekt końcowy i zrobimy to też. Wrzucę zdjęcie pewnie teraz, jak to wygląda, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda w innym wanie. No co, to zaczynam działać. Wykręcamy nasz safe. Właśnie doszło do mnie to, że chyba odkręcałem już złe śrubki. Odkręcałem śrubki, które tu są na górze, które trzymają tą śmieszną ramę. A powinienem zacząć odkręcać śrubki, które są od safe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli w środku są jakieś miliony,
O, najwyżej. Będziemy miliarderami. Ale szczerze w to wątpię, że tu cokolwiek jest. Teraz do góry nogami, w którą stronę to się odkręca. Okej, nie wiem ile minut minęło do ostatniego update'u, ale ramy wykręciłem. Ale są dwie śruby, które są przyczepione pod spodem. Pokażę wam jak to wygląda. Okej. Po prostu rozwala mi głowę coś takiego. Ta śrubka i ta śrubka. Okej, no i można nimi kręcić do bólu. Ale ona się trzyma na 10 mm śrubce najprawdopodobniej. W środku w sejfie, czyli żeby to odkręcić, muszę otworzyć sejf. Także muszę go po prostu rozłupać dzisiaj. Życzcie mi szczęścia. Zobaczcie, otworzyłem sejf bez klucza, bez kodu. Casa de papel. Una mattina. Summer za to. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ten kto oglądał domek z papieru będzie wiedział. Tak jak przypuszczałem, w środku są śrubki, które obkręcają się wkoło własnej osi. W sejfie nie ma absolutnie nic. I sejf idzie stąd w cholerę. Cieszy mnie to niezmiernie. No dobra, to wykręciłem to badziewie. Wyciągnąłem to moją pustą. Cholera, zawsze mam problem z tym. Mamy pustą lokację na ciuchy. Nie wiem, może pamiętacie, tam była taka zapadka, taka zakładka. I to później zamontujemy z powrotem. Ale się cieszę. Mogę iść banki okradać i sejfy rozbrajać. Okej, ostatnią rzecz wam pokazuję. Taki daszek będziemy mieli. I on będzie szedł aż do samego końca do vana. Chyba na dzisiaj koniec. Do zobaczyska za następnym razem. Więc tak. Na dobry początek przyszło 80 wygłuszaczy firmy Easy Gear. Kupiłem na Amazonie. Jeżeli zakupię drugi raz, to dostanę 7,5% zniżki. Gdzieś mam tutaj tą kartkę. Zobaczymy, jak się będzie kleiło. Okej, kolejny dzionek. Urosłem od wczoraj. A mianowicie jestem na sztudłach, ale będziemy, to znaczy już malujemy podrdzewiałe albo odpryśniętą farbę. I dzisiaj wykładamy jeszcze wygłuszenie. Także za chwilę ciąg dalszy, wypłocin. Co ty robisz? Nagrywam. Żyj z całych sił. No i ciu. Marta przykleja pierwsze wygłuszenie. No pressure. Powolutku zaczęliśmy oklejać. Zaczyna się to robić gorąco jak w szklarni. Ale zobaczcie. Jest. Słychać tak? Jest różnica. No ja wiem, że to jest panel boczny i panel dachowy. I za chwilę zaczniemy dach oklejać. W środku tam żeśmy 3 dali, tu po 2 i po bokach po 3. W sumie mamy 80 do wykorzystania, więc no, jeszcze 70 prawie. 5, 10, 13, cholera. No jestem do dupy z matematyką u mnie. Nadkole zrobione. Marta ciśnie drugie. Tu jest gorąco, także się wytrzymać nie da. Zaraz zaczynamy robić tylne drzwi, wypełnienia w tych dziurach, w drzwiach bocznych i w takich panelach. Ale jazda. Z oknami nic nie robimy,
bo będziemy mieli tam normalne okna. No i od tego tak mocno słońce daje, że czuję, jakbym kurde się topił. Super. W paru miejscach będziemy mieli takie niespodziewane w zasadzie dziury, na przykład tutaj. Tu będę miał przyczepioną klamkę. Postaram się załatwić jakąś taką klamkę od jakiegoś starego samochodu, typu, nie wiem, Maluch, Volkswagen jakiś stary albo Żuk. I to jest, tu się otwiera drzwi i tak samo mamy na bocznych drzwiach. To nie jest pasażerski, tylko dostawczy. No i zobaczcie. Naprawdę jest różnica. Marta gdzieś przeczytała, że rekomenduje się, ażeby było wygłuszone 50% pojazdu. No to nie wiem, zobaczymy. Ale to nie chodzi o tylko o to wygłuszenie, czy jeszcze o wygłuszenie? Nie o folię. Zaraz zaczynamy robić dach. Chodzi o to, że na przykład masz taki panel, to on jest cały głuchy, no to musisz go w 50% wygłuszyć, by to coś dało. No. Wata się klei do palców, do wszystkiego. Co? Marta ogarnia podłogę, którą żeśmy wcześniej umyli i przygotowali. I teraz resztką tych wygłuszeń okleimy podłogę. Następne pod koniec miesiąca będziemy kupować folię bąbelkową srebrną. No izolacja, dywan, podłogę i montujemy łóżko w poprzek. Ja wiem, że troszkę kontrowersyjnie, bo mały będzie kontrowersyjnie. Bo mały van jest, ale od ściany, od tego wgłębienia do tego wgłębienia jest 1,66 m. Łóżko będzie tu, będzie w ten sposób szło. Cyk, ok. I pod spodem będzie garaż. Ja okay. Mam 1,50 m z hakiem, także. Marta się wyśpi, a ja po prostu w poprzek będę spał. Troszeczkę podkurczony, ale ja nigdy nie śpię wyprostowany na strzałę. Zawsze jestem jakoś tam lekko powyginany, a że łóżko będzie szerokie od w zasadzie tego czarnego kwadracika aż po sam koniec, to jest chyba około 100 cm, 110 cm, coś takiego. Co tutaj? No. A jak nie wyjdzie? To po prostu to rozkręcimy i zrobimy wtedy łóżko wysuwane i to będzie kuchenka gazowa. Okej, więc totalna amatorszczyzna, ale mamy auto wygłuszone, troszkę ocieplone, wszędzie gdzie tylko była możliwość, to żeśmy wetknęli watę. Pod tą watą jest również wygłuszenie. Tu mamy, nie wiem, dla niejednych pewnie będzie za dużo, dla niejednych za mało. Ja tak naprawdę powiem, że nie wiem, 50, no w tym miejscu mogłoby jedno być, no ale niestety nie ma, a nie będę kupować znowu 10 sztuk tylko dla jednego. No może kupię, zobaczę, ale do tego czasu pewnie już przyjdzie podłoga. Różnica jest gigantyczna, zobaczcie jak. O, okej. Słychać to, ktoś kiedyś powiedział, sound like a golf. Naprawdę słychać różnicę przy zamykaniu drzwi. Teraz się ogarniemy tutaj, ten cały bajzel. Może ręce umyję i przejedziemy się autem. Zobaczymy, jak słychać to wygłuszenie. W środku jest naprawdę ciepło przez te wszystkie reflekcyjne pady. A może po prostu jest ciepło, bo jest ciepło. No też fakt. 30 stopni pokazywało dzisiaj. Dzień dobry. Kolejne popołudniowe, sobotnie wydarzenie. Van dalej. Zaczynamy nad nim pracować. Kupiliśmy 12 metrów bąbelkowej izolacji. Mamy kleje,
w sprayu. Mamy ich więcej, mamy ich o wiele więcej, bo jeszcze żeśmy zakupili tą ściankę, ścianki, dywanik, który się kładzie na ścianki, na sufit, jak się chce, w takim ciemnym, ciemnym kolorze. Także zaczynamy działać, zabieramy Was znowu na kolejny etap naszego przetwarzania Puffiego kamperka. Do zobaczenia za chwilę. Dzień dobry, kilka słów do mikrofonu. Nie, bez... Tu mamy pierwszy panel na suficie przyklejony. Czekajcie, trochę dalej wyjdę. Tak to wygląda. Trzeba kleić z dwóch stron. Trzeba trzymać palce z daleka, bo się brudzą. I nie wdychać tego kleju, bo to ma skutki uboczne. Marta teraz docina. Tak bardziej precyzyjnie. Wszystko się robi pod wymiar. Ale nie bądźcie, jeżeli będziecie coś takiego sami robili, to nie bądźcie coś bardzo falnięci na punkcie precyzji, bo później tak czy tak wszystko się wycina ze względu na to, że ten materiał pracuje podczas przyklejania. Kolejny update ze statku Enterprise. Sufit mamy zrobiony. Zaczynamy cisnąć folią ścianę. Nie to, że jest jakieś gorąco, ale cholerę ciepło. No super Bartek, a my właśnie ciśniemy w naszym Puffim dalsze ocieplenie. Jestem spocony jak cholera, ale to tylko dlatego, że się robi bardzo gorąco. Palce brudne od kleju, ale okay. Jest dobrze. I tak to teraz wygląda. Na razie mamy jedną stronę zrobioną. Za chwilę zaczynamy robić drzwi. Ale drzwi robimy tylko dół. Z tego względu, że będziemy mieli okienko. Okay, więc drzwi na razie w ogóle zostawiamy. Marta, zamknij drzwi. Mamy ocieplenie. Tu będzie później wycięte przez profesjonalistów, żeby zrobić nam okienko z obu stron. Sufit mamy zrobiony. Idziemy docinać teraz panel na tą całą płaszczyznę. To jest hard work, ludzie. Hard work. Mi powinno się płacić za to teraz. I Marcie też. Dobrze. No, kulaj się teraz po tym. To jest co trzeba zrobić, trzeba dognieść wszędzie, żeby się wszędzie dogniotło ładnie. Ale fajnie. A właśnie, przestawaj tak. Zajebiście. Czekaj. Kurwa mać. Dzień dobry, kolejny dzionek. Działamy. Dzieją się rzeczy. Robimy karpet na ściany. Mamy stracha, ale robimy to, tak? Dajemy chyba radę. Nie będzie to idealnie, bo jesteśmy totalnymi amatorami. I ja w ogóle nie mam żadnego doświadczenia w takich rzeczach. Marta też nie. Czego nie nagraliśmy wczoraj, żeśmy zrobili, to później Wam pokażę. Tu mamy na razie schowane. Takie prowizoryczne wycięliśmy na szybę przednią i na boczne. Zaślepki zrobione właśnie z tej srebrnej, bąbelkowej folii. Tego wyrazu brakowało. Poli szlepty czat. I po prostu to wyciemnia, gdy chcemy iść spać, ale też izoluje ciepło bądź chłód. Także działamy dalej. Później zobaczycie, jak to wygląda. Nie wiem, jak... Dowiemy się, jak skończymy ścianę. No, bye. Okej. Okay. Mamy prawie całą ścianę zrobioną. No, jak się tak na to patrzy, to fajnie wygląda, nie? Ale jak się zacznie podchodzić bliżej i się... Proszę nie podchodzić bliżej. No, proszę blisko nie podchodzić. Jak się zacznie doglądać jakieś takie małe niuansiki, to się widzi jakieś fałdki czy coś. No ale ja jestem cały w fałdkach, także pasuje auto do właściciela. Ogólnie, wiesz co Marta, jestem zadowolony na razie. No, tragedii nie ma. Ej, my nie oblewamy, tylko po prostu ciepło jest. A ostatnio mi się wkręcił Strongbow Dark Fruit. To znaczy ja bardziej wolę rozę, ale Marta nie lubi. Update z pokładu Enterprise. Ściana
jest już prawie cała zrobiona, to znaczy jest zrobiona. Marta teraz tu wycina okno na świat i ja się tym zaraz zajmę, wepchnę ten nadmiar tego dywanu jakby pod uszczelkę, którą żeśmy już ściągnęli, okej? Okay? No mieliśmy mały wypadek. Marta miała. Czekajcie, zobaczcie. Czekaj, bo zaraz następny będzie. Czekajcie, kamery złapię. Marta, dobrze widać? Mhm. Okej. Okay. No po prostu puszka wybuchła, ale nie, że wybuchła, spadła tylko mi. Spadła i... Wszystkie śmieci, wszystko mamy białe. Łącznie trochę z samochodem, ale to będzie pozamieniane, więc nie ma z tym problemu. No najważniejsze, że się nikomu nic nie stało. No, także za chwilę będziemy mieli drzwi zrobione i wtedy wpychamy te uszczelki i zaczynamy robić drugą stronę. Sami. Działamy z drugą stroną już. Ta strona jest cała zrobiona. Tym się na razie nie martwimy, bo tu będzie część sufitowa. Ten metalowy cały rancik też będzie obłożony osobnym karpetem. Także praca w re, nie wiem, która jest godzina. Whatever, szczęśliwi czasu nie liczą. Bye bye. Okay. Wszystko jest pod uszczelką. Obie strony. Ten nadmiar u góry to jest naprawdę coś do... To będzie schowane. To będzie schowane. Ale ja w życiu z Martą czegoś takiego nie robiliśmy. Jesteśmy wyrąbani jak drzwi z zawiasów. Ale... Wydaje mi się, że jest fajnie. Tu też będzie tak położone. Będę musiał to chyba wykręcić albo jakoś naokoło, ale też coś tam wykombinuję. Metalowy i żebro. O, to żebro też będzie zrobione. Człowiek upieprzony jak święta ziemia. Teraz czas posprzątać. Jutro działamy dalej po pracy. Jutro robimy te żebra. Sufit. Wykańczamy drzwi. To będzie tak ładnie wycięte. To będzie trochę zmienione, bo z tym to żeśmy troszeczkę mniej melanż poniósł i te wszystkie plastiki ja wyrzuciłem, cholera wie po co, ale w poniedziałek jestem umówiony na złomowcu i odkupuję od takiego samego modelu. W ogóle jestem w szoku, jak to wygląda. Dobra, daliśmy radę, nikt nie umarł, strat w ludziach nie ma, tylko no, jedna puszka i pół piwa. No, Marta, to wygląda jakby miała naprawdę fajną imprezę. Dla dorosłych. Dla dorosłych. Nogi. Wszystko brudne. Dobra, do zobaczyska jutro. Pa, pa. I niech ktoś powie, że się nie da. Znaczy, no... Wiadomo, my tak czy tak byśmy spali już, nie? Ale... Teraz to już jak w domu. No, teraz to już jak w domu, nie? Więc na pytanie, czy trzeba być profesjonalistą, żeby to zrobić? Nie. A cierpliwości trzeba. Trochę cierpliwości i no, wsadzonych godzin. My oboje od 4 nad ranem nie śpimy, bo pracujemy. Przyjechaliśmy do domu, szybka kawa, obiad i w drogę. To tylko dzieci się bawią. Dobra, salut. Teraz troszkę odpoczynku i jutro dalej ciśniemy z koksem. Patrzę. Marta oblała się kawą. Highlight kolejnego dnia. Przemiany statku Enterprise w coś mieszkalnego. Będziemy zmieniać drzwi. To znaczy nie drzwi, tylko to jak drzwi będą wyglądały, więc zostało. Pościągaliśmy co nieco. To też pójdzie. Ale na chwilę obecną zajmujemy się tymi beamami, tymi żebrami i dachem. To znaczy sufitem. Na suficie będziemy mieli takie kolorowe gąbki, to Marty koleżanka zasugerowała, bo ona to w swoim kamperowaniu ma i wygląda bardzo fajnie. Jak ktoś będzie wyższy, jak się pierdyknie, to nie będzie tak bolało. Brudne. Ale to zawsze coś. Zawsze coś, nie? Ze mną nigdy nie jest nic.
Na chwilę obecną jesteśmy w trakcie montowania tego pierwszego tutaj żebra. I to Marta musi robić, bo no powiedzmy, że tak, że ona stała w kolejce po rozum, kiedy wzrost rozdawali jej. Jest to wygodniej zrobić niż byłoby mi, bo jestem trochę wyższy. A trzeba być w samochodzie, ja po prostu mam głowę wtedy w aucie przekręconą. Robimy to stopniami, że najpierw przyklejamy pierwsze żebro, jakby środek tego żebra, a dopiero później doklejamy do końca. Ok, pokażemy wam zaraz, jak to wygląda. No i uszczelka ściągnięta, wiadomo, bo to musi pod uszczelkę wejść. No teraz kolejna arka. I tak jesteś za duży, żeby to robić. Ale tak jest wygodnie. Za wysoko. A tak się baliśmy tych uszczelek, nie? No. Ja się teraz boję, że spadnę, a nie uszczelek. No, ale jest dobrze. Przecięte. Przyklejone ładnie. Jak macie możliwość, to ściągajcie uszczelkę. Jeżeli wykładacie karpet w paru częściach, to wykładajcie, wyciągajcie uszczelkę stopniowo. Jeżeli wyciągacie całą uszczelkę na raz, to później ją wkładając, nie wiem jak to się profesjonalnie robi, ale myśmy zrobili... Naokoło musieliśmy chyba z dwa razy jechać, żeby tak naciągnąć dobrze uszczelkę. No, jest i drugi. Marek teraz tutaj dziwnie wycina. Wycinam, plastika, szkoła podstawowa. Przykleimy i co? I bierzemy się za sufit, nie? Tutaj już też jest ładnie wszystko powycinane. Jednak Marta przejęła inicjatywę w cięciu. No jest niższa i po prostu jest jej to lepiej zrobić. Zostawiamy troszeczkę nadmiaru dywanu, no bo tutaj będą te nasze panele sufitowe, że tak powiem. Panele, to jest zabaw dla dzieci. No i tam. No i jeszcze raz potwierdzenie, że nie trzeba być profesjonalistą, żeby to profesjonalnie... No nie profesjonalnie. Profesjonalnie spieprzyć. Nie, ale jest dobrze, jest serio fajnie. Naprawdę tutaj Marty tutaj skillsy w pracach ręcznych. są na serio dobre. Nie, ale naprawdę, ten dywanik, to się nazywa, no nie wiem, po polsku jak... Filc, ale on się w Anglii nazywa four-way stretch carpet. Więc jeżeli będziecie kupować do wykładzania auta, czy czegokolwiek, to taki... To koniecznie taki, który się naciąga. Rozciąga w czterech... po czterech stronach, tak? Możecie nim manewrować. Ja później chyba zrobię jeszcze taki kosztorys wszystkiego i linki dam do wszystkiego, gdzie co kupiłem. I ten filc jest o tyle dobry, że im więcej filcu kupujecie, tym dostajecie więcej puszek tego kleju. Dobra, no sufit poniekąd troszeczkę nabiera kolorów, że tak powiem. Okej, musieliśmy te pypcie powycinać, bo jest to trudniejsze do manewrowania w ciasnych rogach vana. Nie wiemy, czy to wypali. Jak się odklei, po prostu możemy pieprzyć wszystko w czapkę i zakarpetujemy cały dach. Bo ludzie też tak robią, żyją i jakoś dajemy radę. No. Także ja tnę, Marta klei. Znaczy ja później pomagam. No dobra, to taki update. Zrobiliśmy sufit z tych kolorowych paneli, zrobiliśmy 2,5 i wyszło, że jest do bani i nie chcemy tego. Także jakby ktoś chciał dla swoich dzieci gąbki do zabawy, to tutaj czekają w Manchesterze, jakby ktoś chciał. Ale nie, wrzucę to na bazarek, jakby ktoś chciał. Nie wiem. Teraz docinamy już do drzwi. Tu widać, że jest jakby taki, powiedzmy, uskok, bo to było zrobione z dwóch osobnych paneli. I tak niestety będzie. Są większe drzwi. I zaraz będziemy docinać do tego. I na dzień dzisiejszy chyba to będzie wszystko. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że wkoło tej uszczelki tu z zewnątrz wyszło tak, jak żeśmy chcieli. A co?
No tutaj to taka pani pewnie zrobiła to sama. Ale zamówiliśmy więcej dywanu i oklejamy sufit dywanem. Pieprzyć to. Będzie ciemno, ale będzie przynajmniej ciepło i będzie wyglądało o wiele normalniej. Drzwi mi trzymaj! Nie. Taki mały dodatek. Chyba będziemy zauważalni naszym autkiem. Jeszcze jedną mamy naklejkę, którą pakujemy po drugiej stronie na przesuwane drzwi. Tu będą. No i jeszcze jest z tej strony nasz ludzik. Marta powiedziała, że to ja jestem. No, czapeczka z daszkiem. Na dzisiaj, powiedzmy, to koniec. Gdzie się chowasz? Okej, okay. Dzień dobry. Marta, cześć. To nie nasz. Dla wtajemniczonych ludzi jesteśmy w Bolton na złomowisku i wykręcamy sobie części, które ja jak debil wyrzuciłem, kiedy rozbierałem naszego Puffiego. No i ich nie mam. No to trzeba było znaleźć części zastępcze. I tu mamy już zgromadzone części, z których będziemy korzystać. Marta wykręciła taki panel na okno, co się przyda. No ja to wszystko powyrzucałem. Ciekawe, ile mnie skasuje za te dobrocie, za te skarby. Ile tu jest samochodów? Tam w ogóle BMW 3 fajna stoi. Gdzieś BMW M3 F80 czy coś takiego, nie wiem jaki to model jest. Też stoi w ogóle, ile to jest aut? Chrystopan, ja się jak w sklepie z zabawkami czuję. Zobacz, jakby uszczelarka była potrzebna. No, wszystko jest. Wszystko. Dobra ludziska. Dzięki serdeczne. I co? Do zobaczyska przy samochodzie już u nas w domu. Pa, pa. Okej, okay. Efekt powiedzmy częściowo końcowy naszej wyprawy na śmietnisko. Plastiki tutaj, tam jest powycinane, to jest Marty się głowa. Okej, okay. Tu mamy dechy. Z jednej strony już żeśmy zamontowali, oj żeśmy znowu powiedziałem. Marta bardzo nie lubi jak mówię żeśmy, no taki nawyk. Oraz te plastikowe boczne panele. Widzicie, że jest wycięte. Pokrótce powiem tak, ten van to jest typowo van industrialny, tak? I wersja tego samochodu była kiedyś w wersji pasażerskiej, ale jest bardzo rzadko dostępna i żebyśmy mogli mieć klamkę, że tak powiem, to musielibyśmy... Tak, żeby od środka, to trzeba byłoby mieć drzwi od pasażerskiej wersji. A że to jest tak zwany L2H2, czyli jest wyższy i tu w tym momencie jest... W tych drzwiach one są ciutkie jakby wyższe ze względu na to, że jest ta nadbudowa, to takie wersje są mega rzadkie. Okej, okay? No to po prostu improwizowaliśmy. Znaleźliśmy lewy panel. Prawego panelu tutaj jeszcze nie znaleźliśmy, ale jak znajdziemy, to na pewno będziemy montować, tak? I w czwartek przychodzi więcej karpetu. No i tu mamy już przygotowaną doseczkę. Będziemy montować z tej strony. No i sufit do końca, bo nie będziemy mieli tego kolorowego badziewia, bo to jednak był strzał w stopę. Dobra, tyle na chwilę obecną. Do zobaczyska później. Jesteśmy mega zadowoleni z tego, jak to idzie, prawda? Marcie, dzisiaj żadna... Dzisiaj nie oblałam się kawą, nie opryskał mi klej, jest dobrze. Jest dobrze. Tylko się pokleiłam. Tylko się Martusia pokleiła. No. Dobra, to zakończę takim... Wow, Lost on Purpose. Kupujcie bluzy od nas. Dobra, do zobaczyska. Idziemy do domu. Ale nikt z nami do domu nie wchodzi. To znaczy, nie, do domu to teraz będzie link na dół do Pornhuba i tak dalej. Nie, dobra, świruję. Na razie.